piwo, to moje paliwo. Okej. Okay. Dzień dobry, piwo to moje paliwo w nowym roku 2023, czyli Rycho po prostu Rycho. I jaju po prostu jaju w 23, bo jesteśmy w nowym roku, jak obiecywaliśmy, i mamy piwko takie, a takie sobie piwko. Mamy to, czego nie mieliśmy. Nie mieliśmy jeszcze, bo to jest browarek Gryfus. Browar Gryfus ze Szczecina, proszę pana. Niezły z Gryfus. Niezły z Gryfus, ten Gryfus. Ze Szczecina taki o, to mamy, takie o, tu. Etykietkę i to jest Gryfita American IPA, proszę pana. No i cóż, no American IPA, 15 ekstraktu i 6,5 alkoholu z 15 ekstraktów, bardzo dobrze ładnie to jest, tak, bardzo dobrze wyciągnięte do pełna. W składzie woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, płatki owsiane, chmiel i drożdże. I to jest tak, tak jak miało być. Jest no, woda, jest. Jest woda, jest. Drożdże są? Co? Chmiel jest? Jest. Słód? Jakiś tam i nawet kilka jest. Oni tu bardzo fajnie mówią, że bez grama karmelu. Bez grama karmelu. No ale American IPA, my możemy to lubić, bo to piwko ma bardzo fajne parametry i może bardzo fajnie smakować, a że nigdy tego Gryfusa nigdy nie. Nigdy nie. A jego dostać trudno? Wszędzie, na Pomorzu Zachodnim, w województwie zachodniopomorskim, co jest dziwne. No, ciekawostka. Nie wiem dlaczego. Może Zakopanem jest na pół wszędzie. Może jest Zakopanem, bo w Międzyzdroje i inne Świnoujścia tam nie ma tego piwa. Nie wiem dlaczego. No ale dobra, to otwórz pan to coś. Zabieg jakiś taktyczny. Ja wiem, to takie teraz te marketingi, proszę pana, są, że można się w ogóle nie zorientować, o co. Niby go nie ma, a jest i wtedy jest go więcej i tak niż mniej. Niż mniej. Za 11 tylko złoty. U Piotra. Nie jest zła cena. Nie, no nie, absolutnie. Nie jest zła cena. W dzisiejszy czas i? O, proszę. I American IPA, i on wygląda jak American IPA. Tak, on to wszystko ma tak, jak American IPA ma mieć. I kolorek, i pianusie, proszę pana. Pianka jest taka... Taka właśnie... Pianka jest piankowata. Piankowa, jak piana. Kolorek, letni mętlinę. I wszystko, ale wszystko zgadza jest, się. Wszystko się zgadza. Książkowy wygląd. Książkowa piana. No. Teraz zobaczymy, co tutaj niuchano. No panie. No to jest, ja od razu, jeden niuch i IPA. Bardzo, super. Warto dodać, że tu są chmiele, proszę pana, Citra, Mozaika i Galaxy. No. Citra, Mozaika, tak? Wszędzie, a Citra to od zawsze, nie? Taka jestem. Ale Citra, Mozaika i Galaxy, bardzo piękny, amerykański. Klasycznemu, tak, klasyczny, klasyczna nowa fala, to zabrzmiało, co? No tak. Klasyczna nowa fala. Ja. Klasyczna nowa fala, ponieważ nowa fala kiedyś powstała. I dlatego ta stara, co powstała, to jest nowa, to jest klasyczna. No to widzisz pan, dobra. To próbujmy, co dzieje się. No pycha. Pycha. Kurka, pycha. Goryczka jest? Jest. Cytrusy są? A cytrusy to są obowiązkowe. No bo, ale są, bo czasami bywało, że w American IPA, a tam nie ma nic, sam karmel albo nie wiadomo co. Ale patrz, jaki ładny ten kolor. Wszystko się zgadza. Wszystko, nawet te lacingi są. Nawet te lacingi. Tak, one są. 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 No i jak są? Om. Są. 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 Super. Bardzo dobre. Elegancja. Wszystko ma tak, jak trzeba. Bardzo fajnie się pije. Nie jest takie znowu z tych najsłabszych. No nie, i 6,5 to jest bardzo pijalne. A tak, a jest bardzo pijalne. Nie jest jakieś soczkowe, to jest nie, piwo. Nie, nie, absolutnie. Ma fajną goryczkę. Dokładnie. Tak, to jest, nie, super. No, naprawdę. No to ja powiem tak, kurde, ja wiem, że nie widać po mnie teraz entuzjazmu, bo jestem tak zaskoczony. Natomiast dawno nie było takiej pospolitej... Przepraszam, pospolitej. Tak. Ja, ale wiem, o co chodzi. Klasycznej tak. IPY, bez wydziwiania, udziwniania. Tak po prostu. Taki po prostu. Taki po prostu. Dawno. No. Żeby po prostu zrobić IPę na trzech amerykańskich chmielach i jest gitara. Mało takich ostatnio naprawdę mieliśmy. Wdziwianki, wymyślanki, nalewanki, nie wiadomo co. A tu proszę, jak pięknie wyszło. Szkoda, że u nas to... Znaczy pojawiło się, no Piotr ściągnął, co prawda tylko jedno chyba, bo znalazłem tylko tego Gryfita u niego. Może jedno, przez przypadek ktoś to... Wiem, że dobrego porterka mają. Też. Bardzo fajnie. Bardzo dobre piwo.
Jak będziecie gdzieś w Szczecinie, jak będziecie poza Szczecinem, to sobie go znajdziecie, bo w Szczecinie ponad trudno kupić. No to tam gdzie je można kupić? Ja myślałem, że tylko w Szczecinie, bo w innych miastach nie wiemy gdzie. Jest to browar trudno dostępny ogólnie. No, tak. Z jakichś powodów przyczyn. Nie wiadomo jak. Nie. Ale to może coś w tym jest. No ale, jest ale warto. Ale warto. Oni byli na kilku festiwalach. Chyba na warszawskim ostatnio jeżdżą, tak, pokazują się co jakiś czas, natomiast u nas to jest całkowita nowość na naszym Śląsku. Ja już wiem, dlaczego nie ma w Szczecinie tego piwa. Czemu? Bo oni nie mogą dojechać do sklepu, bo jest całe rozkopane miasto. A, no przecież jest tak, rozkopany jest Szczecin, Polska w budowie, przechodzimy do poezji piwnej. Lecim na Szczecin krajową trójką, tam Gryfita nachmielona trójką. Amerykańskich chmieli. Pijmy Gryfitę od niedzieli do niedzieli. Gryfus dobrym smakiem was zdzieli. Ej, trzymajcie się kufli, kadzi i butli. Cześć!